Dobra, słuchajcie, znajdujemy się aktualnie na beta testach Craftcore'a. Ja bym chciał poprosić każdego, żeby zostawił tutaj łapkę w górę, oczywiście, i subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robi. Znaczy, łapkę w górę to zostawcie oczywiście, jeżeli wam się film spodoba. O, dobra, czekajcie, bo tu ziomek chce screena, to sobie z nim zrobimy. Znajdujemy się aktualnie w Netherze i ten Nether ma być na edycji już serwera. I powiem wam tak mniej więcej, jak to tutaj będzie wyglądać. Takie informacje tutaj. Oczywiście, no zresztą widać, że co tutaj jest, prawda? Jest tutaj villager, u którego możemy kupić potki za liście. Jak widzicie, tu jest zero liści, tu możemy sobie tam kupować. Na pewno to będzie oczywiście zmienione. I co mi się nie podoba, pierwsza rzecz, którą tutaj powiedzmy zauważyłem, czy pierwsza rzecz, którą tutaj mogę narzekać, jest taka, że jak patrzcie, jak kupujecie sobie takie potki, to wiadomo, że nie kupicie jednej potki czy dwóch, tylko przeważnie no, kupicie cały ekwipunek, czy tam większą część ekwipunku, żeby z tych potek korzystać, prawda? I po każdym zakupie musicie ponownie otwierać tego villagera i po raz kolejny jakby kupować tą potkę, więc lepiej by było moim zdaniem, gdyby można było go otworzyć, no i sobie klikać, wiecie, parę razy na przykład na daną rzecz i wtedy byłby chill out. Bo no, łatwiej by się na pewno te potki kupowało. Ogólnie tutaj nie ma koksów i refkili. Tutaj są tylko potki, czyli kolejny jakby taki podział potki, koksy, tak wiecie, mocno oddzielone to jest między sobą. No i tu można się bić, jak zresztą widzieliście pewnie, albo jeszcze zobaczycie. Teraz przejdźmy do normalnego świata, bo tam też są pewne rzeczy, które jakby wymagają uwagi i no i myślę, są ciekawe. Są oczywiście te parki, więc każdy będzie zadowolony z tych, co tak narzekają, że te parki, te parki, te parki. Śnieg i lód możemy kupić. O kurczę, jak będzie można lód tak kupić i będzie ten, to ciekawe, ciekawe, co to będzie. I tutaj mamy takie safe roomy. Aby stworzyć safe room, wpisz na. Co? Na stoję. Stoi. Co? Kurde, no i zasłania, patrzcie. Co za cymbał. Safe room. Automatycznie wybuduje się wewnętrzny kuboid. Każdy gracz może mieć tylko jeden room. Stworzenie pokoju zatwierdza lider. Czyli będziemy jakby takie pokoje mogli sobie zrobić na stojącej tabliczce tekst z safe room. Zaraz pójdziemy to w ogóle sprawdzić, bo już mamy chyba gildię. Także będziemy sobie to obczajać, jak to będzie wyglądać i no i to będą takie pokoiki jakby małe. No nie wiem, jakie to będzie wymiarowo duże, ale będzie to coś fajnego, bo jakby każdy we własnej gildii będzie mógł mieć taki swój mały pokoik, którego nikt nie okradnie i na przykład można zrobić coś na zasadzie na przykład, nie wiem, magazynów i wiadomo, że wtedy wewnątrz gildii raczej się nikt nie okradnie, skoro nie będzie mógł tamtym zarządzać, ani tego okraść w żaden sposób. Więc dobra, ja postaram się dotrzeć teraz do gildii. Nie mogę otworzyć depozytu, ponieważ nie mam tutaj złota. I kolejna rzecz, która mi się nie podoba, na którą ja zawsze narzekam, nie wiem czy wy też, ale patrzcie, depozyt, tu jest komenda depozyt. I żeby otworzyć depozyt, trzeba go napisać dwa razy. Świetna rzecz, naprawdę, super. I potrzebujemy jeszcze oczywiście złoto. I moim zdaniem powinno być to na takiej zasadzie zrobione, że jeżeli wpiszemy sobie depozyt i mamy złoto, to po prostu pobiera nam tą opłatę i otwiera od razu ten depozyt. Bo wpisywanie dwa razy tego depozytu, no szczerze. Ja wiem, że na przykład dla Inwicjusza to może jest takie nieważne, bo on nigdy nie grał, ale mnie to zawsze wkurza, że trzeba dwa razy to, wiecie, spamować zamiast raz napisać i po prostu by się mógł otworzyć depozycik. Dobra, ja idę do gildii i za chwilkę się widzimy. Ty naprawdę robisz screena? Pan nie, pan ja żartuję. Ej, zakwertuj kamerę. Odsuńcie się, odsuńcie się, chłopaki. Lekko w ogóle na Ja Jak to chcę safe wygląda? roomy postawić, zobaczyć Dobra, jak to działa. co się robi? No tak, Tylko nie kładziesz wiecie, co tabliczkę na znaczy. ziemi i piszesz tam safe room podobno i tyle, ja w szoku. Serio? I co Ale się dzieje kok. wtedy? I co się Idę wtedy dzieje? No patrz, masz Safe taki room. pokój, jak tu podejdziesz do góry, tu jest pokój ten, Sentino i zobacz, i tu nie możesz w ogóle Gdzie ty niszczyć na jesteś? jego terenie. Ej, No tu patrzcie, przy tym. topkę pierwszą mamy. No tak, Dobra, już spoko. mówili ci. SS. Zaraz idę taki plugin Najlepiej kupić. jesteśmy. Odsuńcie się. O, dobra, ja robię safe room. Och, sobie. A Donę. tam jest złoto. Uuu! Poczekaj na zatwierdzenie pokoju. Ty, kadrek doju, chodź tu. Przepraszam, kto? Dobra, trzeba. Jak ty się do Kumplu, lidera kumplu. zwracasz? Jak ty się do No lidera właśnie, zwracasz? jak ty się do lidera zwracasz?
No właśnie. No właśnie, kadrę. Gdzie ty jesteś? No tu, tak, czekaj, bo tu wszyscy przyszli teraz. A, widzę. Nie, ty nic nie zrobisz, Gauczo, z tym. Ale jestem, a V lider nie może, tylko lider. Nie, chyba tylko lider może, właśnie. Manno, co ty? I zatwierdź mi ten pokój. Zatwierdziłem ci, pa. Ta? Czekaj, co tu pisze? Budu... Odsuńcie się. Odsuńcie się, bo budowanie. Budowanie. Ej, patrz! Patrz, co się dzieje! Wow! 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 Wow, coś samo robiło. Dobra, odświetam to jednak, zmieniłem. Nie, nie, zostaw! Kadrę! Dobra, przecież się buduje, uspokój się. Coś pięknego! Coś pięknego! Na normalnie zarabia 100%. Nie możesz liczyć na terenie cudzego pokoju. Ale to jest tak, chyba, nie? Się nie, to zostaje. Bo się zbugował. Ej, czekaj, odsuńcie się. Ej, bo... A chłop tam się buguje w szoku. Dobra, załatam to drewnem na razie. Ale to będzie na bo... normalnie? Chyba tak, chyba tak. Teraz, no. To jak to ma działać? To bez sensu jest. No, że pokój ci się buduje, stary. Darmowy generator obsydianu z tabliczki. Ej, czekaj, tak, idę, tak. Idę. Ej, patrzcie, tu drugi otwieram, patrzcie, otwieram, patrzcie. Czekaj, czekaj. Pokój. No, dawaj, zatwierdzaj kadrę. Ej, ale inny kolor szkła jest, zobacz. Ej, inny się co buduje. Jest? Ale buźka wszystko może skopać? No, ja u siebie tak, ale tutaj na przykład nie mogę. Czekaj, a ja mam zastępcę, tak? No, masz. Czekaj, a jak się buduje na przykład? Aha, nie mogę na safe roomie XD. To nawet ten. To jest właśnie dziwne. Ej, to w sumie fajne, bo tu sobie możesz itemy chować i dzięki zabieg. Ale ja właśnie, wiesz co? Wiesz, o czym pomyślałem kadrę pierwsze? Żeby zrobić takie safe roomy jako takie magazynki. Gdzieś. No i koks. I wiesz, i każdy by sobie itemy mógł na przykład chować swoje i miałby swój taki mały magazynek. Stary, na przepalarki coś takiego. Żeby sobie samemu złoto przepalać. No, to też jest sobie dobry pomysł. Lawkę sobie idziesz i... wiesz, a czekaj, a zobaczmy, czy w górę jakoś to na przykład jest ograniczone, czy... Aha, nie, to jest tylko ten kwadrat. To jest tylko ten kwadrat taki, co jest z obsa. I to jest tylko pokój. Bo to liczkę mi daj. No dobra, ale to na stuniarki chyba wystarczy. No, ale wiesz, że to za dużo zajmuje moim zdaniem, bo jakby każdy będzie chciał sobie post... Piszcie sobie PPA. Slash PPA. Ale to będzie zielono. O cholera. O nie! Fajne to jest, nie? To pokazuje, jak ktoś potrzebuje pomocy, to ustawia normalnie ten, wiecie. Pokój zniszczy, czekaj. Checkpoint. Zobacz ty kadry, czy możesz. Osuńcie się, bo nie mogę niszczyć. No to wyjdź tu na zewnątrz. Tu nie ma. Ale to jest na jakiś czas, czy na stałe? Tak? To tam 30 sekund chyba. Nie mogę tylko rozwalić nawet. Serio? Nie możesz ty? Jako lider? Tabliczki. No nie mogę. A ciekawe, czy da się jakoś dodawać, ja nie wiem. Nie jest napisane chyba na spawnie, nie? Nie mogę pokoju rozwalić. Czekajcie. Dobra. Pisze safe room na razie. Tych patentowych. Nie można. Dobra, czekajcie, sprawdzimy. Nie możesz tego robić na terenie cudzego pokoju. A piecyk? Zobaczcie, piecyk. No, też nie mogę tak nisko stworzyć pokoju. Ej, no to w sumie spoko, a jeszcze jest jedna kwestia. Czekajcie, jak się robi stołniarkę? Kodry. Nie mam drewna. No, tylko że żelazo jest jeszcze potrzebne, żeby zrobić ten. Ja mam żelazo. Ale kok spokój mi się robi. Jest to. O, jutro gałcza. O, pokój robię sobie nieco. Ej, ty, to się tworzy samo, jakie kozackie. No. A ty chcesz taki noken? Ej, przyjdziesz mi kadrę. Okay, to trzeba, ale... Jak? To musi zatwierdzić ci ten właśnie. To po oj, daj mi tabliczkę. Cicho, cicho. Daj. Napisz w nawiasach kwadratowych safe room. Oj. Kadrę, daj jedną tabliczkę. Czekaj. Czekaj, gałczo, odsuń się. A patrzcie, spróbujcie skopać tą stołniarę do mojego pokoju. Nie da się. Aha, czyli w sumie można kurde... Nic zrobić na swoim pokoju. No nic kompletnie się nie da zrobić. Osuń się. Ale a osoby spoza gildii mogą? Okej. No pewnie tak, pewnie mogą otwierać. To czekaj. A kto to powiedział? Ej, nie mogę wyjść. To kębę mi otwórz. Nie, ale teraz to jest szczerze mówiąc, to... Dobra, to nie ty. Nie bijcie go, ej. Otwieraj to, jest, no nie bijcie. Ale... Ej, ale nie, to nie ty. Tutaj, zobacz, możesz otworzyć skrzynkę, nie? Za nisko jest. A bo to? Tutaj gdzieś to uważam, ja. No, czyli... No, to działa, dobra. Ale w sumie powiem wam szczerze, że będzie ciężko, bo jak na przykład wpuścić kogoś do tego pokoju, skoro nikt z gildii tu nie będzie mógł wejść. Gdzie ty, Dudek, jesteś? A, tu. Więc... No... Tylko w nazwę. 19.30 miały być żelaki, nie? Kurwa, klatki mamy w gildii. A właśnie są diamentowe, już odpalone. A dostaniemy, czy...? No, kraftujecie sobie diamentowe. Ale biedo. Nie, no...
ale chuj wam w dupę, bez ale wiecie, że jakby się jakby się śmiejecie, to ten, to go później prowokujecie do takiego.